To jest koniec gry? Żółwiczek. Ej, nie, jeszcze nie koniec gry, wczytywanie. Gdzie ja jestem? Uhuhu! It's Skyrim! No, 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 Skyrim! To miejsce znajduje się w twoim umyśle. Jeśli znasz siebie, nie masz powodów do niepokoju. Ja zaś mogę utracić wszystko. To brzmi jak jakieś kazanie w kościele. Dobra, spoko, to teraz... Dobra, dobra, to teraz coś muszę zrobić. Spokojnie, spokojnie. Celu. Czym ja jestem jednością i dlatego udało mi się pokonać tych, którzy zakłócili mój spokój. Przetestuję twoje reakcje, człowieku. Gdy przekonam się, dokąd zmierzasz, otrzymasz odpowiedzi, których szukasz. Jeśli będzie trzeba, dostaniesz swą zemstę. Już koniec. I co ja mam zrobić teraz? O nie, białeka się robi znowu mdleje. No! Wczytwanie. To miejsce znajduje się w twoim umyśle. Jestem w więzieniu. Was jest zbyt ciężki, żeby go unieść. No co ja mogę z tym zrobić? O. Użyć żelazny pręt? Nie. Tu ktoś jest. Halo? Ktoś kaszle. O. Git. Wziąłem cegłę. Hej! Hej, tutaj! Podaj mi tę rurkę! Mogę nas stąd wydostać! No dalej, mamy mało czasu. Ej, nagrywam do końca gry, bo coś czuję, że to jest już blisko. No to dobra, podałem mu rurkę. No i co? Jak... Dobra, zostań tam. Zaraz wracam. ZW. Hej. No właśnie, jest zbyt ciężki. Dobra, no o, woli mnie. Oj, ważył drzwi chyba. Jestem twoim muzikiem. Tylko, że skąd z dupy mi się wziął ten... pręt w mojej celi, a... Co to by za kość? Co to by za... Oczywiście, nie mogłem go zobaczyć. Tak, tak, to jest gra. Nie mogłem zobaczyć. To był chyba Howard, ten koleś, co? O którym gadał. Ja działam jako jedność, choć jest mnie wielu. Dziękuję ci, człowieku. To wszystko? Dziękuję ci, człowieku. Nas jest wielu, ale działam w pojedynkę. Dziękuję ci, człowieku. Ależ proszę, zarażony, proszę. Dziękuję ci. No, zarażony, kolejny zarażony, no... Beach, please. Latarką go świecę. Dobra, nie, nie, nie. Coś mam zrobić, tak? Co to robi? Puszcza kwadraty. Ale fajnie. No i co? O, tu są. I to, a to gdzie puszcza kwadraty? O. No, no, no. Co się co... Aha, zabiłem go. A, no to chyba dobrze, że go zabiłem, nie? O nie, przepraszam cię. Ale po co ja to miałem puszczać? O, drzwi. Git. Może powinienem skorzystać z rozwiązania siłowego. No podnieś to. O, no ale po co to jest? Dobra. Nie ogarniam. Znowu się przeteleportowuje. No i koniec. Wczytywanie. Sobie sprawę z tego, że człowiek jest okrutny.
Dlaczego tak bardzo chcesz tego dowieść? Ja nie chcę dowieść, że jestem okrutny. Może mam go nie zabijać? Tego zarażonego? Tungaj mnie najwyraźniej zwodzi. Dobra. Nie mam pojęcia, co mam zrobić. Może on tam przejdzie, tam dalej, no to ja wtedy puszczę parę? Nie wiem, zaraz ogarniemy. No, no, idź. Dobra. Nie, ale ja nie chcę go zabić po prostu, wiecie o co chodzi. To znaczy, ja nie wiem samo co chodzi, ale... To sygnał jakoś rodzaju, czeka, czy mój przyjaciel zareaguje. No, ej, no nie biegnij. No patrzcie, jak tym macha fajnie, nie? No! Przyjacielu, zareaguj, proszę cię. Ale mu się kołysze fajnie, nie? Te jego przyrodzenie. Przyjacielu, zareaguj, bo on mnie chce uderzyć. No fuck, przyjacielu! Przyjacielu! No i co ja mam zrobić? A jak mnie uderzy? Dobra, niech mnie uderzy. Uderz mnie. Brzydalu. A nie, to jest chyba zły pomysł. Może po prostu mam mu zatamować drogę tym. Weź koleś, uważaj, bo teraz puszczam parę. I nie waź mi w to, nie waź mi w to, nie waź mi w to. Nie waź mi w to. No i weszedł w to. No po co żeś w to weszedł? Widzisz? No i co? I znowu to samo będzie. Wczytywanie. Przyjacielu. Zdaję sobie sprawę z tego, że człowiek jest okrutny. Dlaczego tak bardzo chcesz tego dowieść? Ojejku! Nie wiem co zrobić, przyjacielu. No naprawdę nie wiem. Tour guide mnie najwyraźniej zwodzi. Może on nie może mnie zauważyć po prostu. No po co to jest? Może mam go tu zamknąć? Coś w tym stylu? Nie wiem. Spokojnie, zaraz ogarniemy. Morrowind. Cześć, przyjacielu. Widzisz mnie? Ślepy jesteś? Czemu on nie biegnie? No, nie chce, musi biegać po prostu, leniwy. Spokojnie, zaraz ogarnę co chodzi. On tu wejdzie za mną. Tak przypuszczam. No chodź. Przyjacielu. Z kołyszącym się przyrodzeniem. Na, dzielny ta baluga. Za bardzo nie ogarniam, o co tu chodzi teraz. Dobra, mój przyjaciel tu idzie. Może mamy z nim trochę pobiegać? Tu coś jest. A, to jest to para stąd leci. Przyjacielu. Chcesz pogach latarką? Nie chcesz. Jeszcze raz zadzwonimy po kolegę. Po przyjaciela. Przyjacielu, goni mnie. Turn guide, zareaguj. No. Przyjacielu. Może teraz jak użyję pary czy coś. O, nie tu biłem. To tutaj muszę bić. Przyjacielu, pomóż mi. O, ja byłem na tamtej wieży. Ale git. I goni mnie? Goni mnie turn guide. Nice.
O, ucichło. Przyjacielu. Już mnie nie goni, dlatego muzyka ucichła. No i co ja mam zrobić znowu? No, użyłem kwadratowej pary. Żeby mi to nie wlać teraz. Przyjacielu. Cześć. Nawet, że oni są tacy wolni. I oczywiście... Ej, no. Co ja mam zrobić? Z nim... Porozmawiać z nim się nie da, nie? Za 2 minuty się poddaję, gdyż... Ja nagrywam tak 4 odcinki. 4, 4, 4 i tak wiecie, o co chodzi. No, stąd leci para. No nic nie mogę z tym zrobić. Ogonisz mnie, czy nie? Dobra, chodź. Po co jest ta para? To mnie ciekawi. Ale żeby mi nie wbiegł tą parę. Dobra, biegnę dalej włączyć. Kolejne. Nie wiem co ja robię, naprawdę. No i co? No i kupa. Pogonił mnie, pogonił i jeszcze mnie gonił, no. No jak to mam otworzyć? Zaraz to wyrwę. O! O, ominął, mądry. Może powinienem skorzystać z rozwiązania siłowego. I co ja zrobię? Jakie... Czym ja mogę wysadzić te drzwi? No nie, wysadzić może nie, ja przesadziłem, ale... Rozwiązanie siłowe, no. Piła? Piłę mam na 6, dobra. Nie, nic z tego. Nie ma takiego czegoś jak rozwiązanie siłowe. Uderz mnie przy drzwiach. No. Ej, no możesz... Z nim się nic nie da zrobić. Tutaj też się nic nie da zrobić. Jestem w ciemnej dupie. O fuck, wystraszyłem się. No i co ją zrobić? No patrzcie. No i go udusiłem. Dobra, wiecie co? Odpuszczę sobie. Jest to koniec tego odcinka. Zagrałem w Penumbra, Czarna Plaga. Subskrybujcie, komentujcie, zapraszajcie, oceniajcie. Peace!